powraca nam się coraz częściej. Czujemy, właśnie, bo to jest zastanawiające. Zastanawiające, ale też przyjemne. Miło bardzo. Przyjemne i jakby czujemy się z tym dobrze. Trzeba mieć świadomość tego, że dla nas taki występ w Lidz praktycznie jest bardzo podobny do występu w Szczecinie, no bo nawet szybciej, że można dostać do Lidz z Lublina niż do Szczecina. Tu jest ładniejszy teatr. Tu jest ładniejszy teatr, natomiast jakby nie traktujemy tego już jako specjalnego wydarzenia, że jedziemy za granicę grać, tylko już tak przyzwyczailiśmy, ze mną mówiliśmy na Wyspach, że przyjeżdżamy jak do siebie już. O, właśnie to tak. To chciałam wiedzieć. Proszę bardzo. A czy trudniej, czy może łatwiej Polaków na Wyspach rozśmieszyć teraz? W dzisiejszych czasach? Po latach? Dzisiaj było jakoś trudniej. Nie wiem, bo może jakoś po wczorajszych ekscesach być trochę zmęczeni i może ta publiczność późniejsza być trochę żywsza. Nie byli zblazowani. No tak troszeczkę się rozpędzali, ale tak, to ogólnie potem już było bardzo dobrze. Z górki, bo scena jest tak pochyła. Kiedy także rozmawialiśmy w 2008 roku, ja to mam wszystko udokumentowane, mówiliście, że Polacy na emigracji sobie nie pomagają. Nie, czy myślicie, że to się poprawiło? Czy jest lepiej w tym temacie? To nawet nie powinien się powiedzieć, bo my tego nie wiemy. Tak z obserwacji. Z drugiej strony też jesteście obserwatorami, no musicie być dobrymi obserwatorami. Tak, tylko że my nie mamy trochę kontaktu. Jakby kontakt ze sceny jest na tyle ograniczony, że my nie do końca wiemy. Kiedyś byliśmy... Tak, Waldkowi nikt nie pomógł. Kiedyś przyjeżdżaliśmy, no, nikt dzień mógł. Wcześniej, wyjeżdżaliśmy dzień później, a teraz już wpadamy tutaj w ostatnim chwili. Występujemy, wracamy. Ale to też zależy dużo od sali, bo jeżeli światło świeci tak, że widać ludzi ze sceny, no to ja wtedy widzę po oczach, czy ten mężczyzna potrzebuje pomocy, ktoś mu pomaga, czy nie. Tak. Czy ta kobieta... Czy tam komuś coś upadło, czy ktoś mu podał. Czy ktoś pomógł w życiu, a te są takie występy, że nie widać. No. Chciałbym udzielić jakiejś odpowiedzi, która by była przekonująca. A dzisiaj było coś widać? Czy tak? Dzisiaj było minimalnie widać, tak do trzeciego rzędu. Ja widziałem pana na balkonie u góry, ale nie chciał pomocy. Nie chciał. Ja chciałem tam. Ja jak się tak wpatrzyłem, bo chciałem każdemu spojrzeć głęboko w oczy, to w czasie lokomotywy, ale jakaś dziewczyna włączyła światełko w telefonie i załatwiła sprawę. I już nic nie widziałem, oprócz tego światełka. Jest książę blackoutu, nie, tak. Każde światełko doprowadza go do szału. No cóż, każdy ma jakieś swoje starsze fobie. Dokładnie. Starsze. Co lub kogo dzisiaj najłatwiej ośmieszyć, waszym zdaniem? Co lub kogo ośmieszyć? My też nie specjalizujemy się specjalnie w ośmieszaniu, bo ośmieszanie ma taki... Ale wiemy, jaki jest schemat rozśmieszania, że po prostu tak, muszą być brzydkie słowa, musi być ktoś pijany na scenie i żeby się ktoś rozebrał. My te wszystkie elementy jakby wprowadziliśmy i jest łatwiej. Faktycznie. To wszystko robię ja. Natomiast dużo rzeczy... Nie, brzydkich słów nie mówisz. Akurat w tym programie to my mówimy brzydkie słowa. Natomiast w dzisiejszych czasach coraz częściej zdarzają się takie osoby, które się same ośmieszkają, moim zdaniem. Więc trochę odbierają nam chleb. Chciałbym serdecznie pozdrowić panią posłankę Krystynę Pawłowicz, która jest w ogóle moim idolem od pewnego czasu, bo tak zacietrzewionej osoby i tak ośmieszającej się, samo się ośmieszającej, to dawno nie widziałem. Nie, tam z tego ugrupowania to parę osób by się znalazło. Jednym ciurkiem można by mieć. I z innych też, ale... Ale to wyjątkowo się zebrała grupa. Czyli pani posłanka i inne ciurki. Słuchajcie, a czy jest jakaś może moda na konkretny rodzaj żartów? Jakieś sezony, no. Moda na żarty, czy na modę żartów? Tak, w tym sezonie są modni goli faceci, na pewno. Słyszałem, że w teatrach warszawskich dominują. To raz, a poza tym jest moda na suchary teraz. Tak? Suchary tak zwane. Że takie się wymyśla żarty, które z założenia nie są śmieszne. Ja ostatnio wymyśliłem taki żart też. Jak się nazywają leki, które się bierze, żeby zapobiec wzruszeniu przy pożegnaniu. Paproszki. No i o Mariolce jeszcze ostatnio też powstają. Znaczy przychodzi Mariolka do McDonalda i mówi, poproszę frytki. On pyta się, jakie? Duże czy małe? Ona, trochę takich, trochę takich. No tak. No tak. Więc, ale natomiast są te żarty, które nie wychodzą z mody generalnie.
Są takie? Tak, tak, no proszę. Ty pobydzie się. Gdzie? Tu. Jakże świetnie się bawimy. W 2008 nie robiliśmy tego żartu? No, nie, nie, na pewno robiliśmy. Musieliśmy przeoczyć. Co za niedopatrzenie. Ja zawsze go robimy. Jesteście już renomowaną kabaretową marką, tak? Renomowaną. Renomowaną. Nie boicie się na w każdym którym dnia przyjdziecie na scenę, że już nie będziemy się śmiali? Boimy się. Znaczy nie boimy się, jesteśmy na to przygotowani. Jesteście. Przyjdziemy, wystąpimy kiedyś na scenie. Wystąpimy gdzieś na scenie i ludzie przestaną się śmiać. To mamy przygotowany taki żart słowny, który po prostu... Mamy już przygotowany tekst. Mamy parę... Mogę powiedzieć tylko, że tam brzydkie słowo występuje, więc musicie to wypikać, jeżeli będziecie chcieli. No. Bo po prostu... I wypikselować. Ja sobie wymyśliłem coś takiego, że jeżeli wyjdziemy któregoś dnia na scenę i po prostu publiczność się nie będzie śmiać, no to od razu pierwsze co zrobię, to powiem czegoś jak nie śmieć. Takim... No, a tak już na poważnie. Tak, a na poważnie to nie wiem co zrobię. Nie myślałam, że to już było. A nie. To będzie po tej ciężkiej nocy takiej. Nie, po tych białych. Jakby no wiadomo, że życie kabareciarza jest uzależnione od tego, jak długo publiczność chce go oglądać, jak długo ten kabareciarz bawi. Tak? No i tutaj jakby nie od nas to zależy. I szczerze mówiąc nie myślimy na razie o tym. No, dopóki my się dobrze bawimy, to mamy nadzieję, że później też się dobrze bawi. Ale jak przyjdzie taki moment, to po prostu zmienimy zawód. No, zostaniemy muzykami, albo aktorami, albo kierowcą autobusu. Jak kukla. A ja mam pytanie, my byliśmy ostatni raz w Lidz w 2008 roku? Dwa lata temu. Dwa lata temu? Tak. Ja jak byłam na waszym występie. Tak, bo jeszcze byliśmy w międzyczasie na pewno. Tak. A co się z tobą działo? Odbywała karę pozbawienia wolności. A, tak, no nie. I tam ukończyła kurs ciekawości. Trzeciej kraju. Nie, no tam taki... Czy to światełko jest niezbędne? Możemy zgasić. No. Miałam ostatnie pytanie, bo mieliśmy się spotkać przed występem. Tak, jak tak? Zareklamujecie swój program, ale ponieważ spotykamy się... No ale przecież tam ktoś obejrzy po to, żeby przyjść i zobaczyć nasz program, tak, więc... Tak. No, proszę bardzo, żeby zareklamujcie. Jeszcze dużo się można nauczyć. Pijaństwo, golizna i brzydkie wyrazy. Zapraszamy. Woltyżerka, wybuchy i pokazy sztucznych okien. Na żadnym sensie amerykańskiego filmu tego nie będzie, co jest u nas. Zaręczam. I nagrane. Dobra. Ludzie mówią, że zarejestrowaliście się w agencji pracy w Lidz, bo z występów macie marne pieniądze. Czy szukacie jakiejś konkretnej pracy? A to miało być śmieszne pytanie, a nie obraźliwe. Co to mówię? Czyli ja się podejmę każdej pracy. Tak. Jestem na takim etapie, że za 20 funtów zrobię wszystko. Ja nie przebiorę się za babę. No. A jakbyś dał wyciąć? Za dychę jeszcze nie, za stówę się dopiero przebieram. No. Aha, no. Czy smakuje wam angielskie jedzenie? Tak, bardzo. Jest okej. To znaczy, naprawdę jemy angielskie jedzenie, typu, nie wiem, fish and chips i fasolkę po brytańsku, czyli fasolkę w sosie i jajka, dlatego że przyjeżdżamy tu na 3 dni, więc możemy sobie od czasu do czasu na takie jedzenie pozwolić. Dla nas jest to jakby miła egzotyka. Natomiast naprawdę, no, gdybym miał całe życie jeść na śniadanie jajecznicę robioną z proszku, to chyba bym nie obrzydł. Ale bardzo mi smakuje tutaj angielski Chińczyk. Dobry jest. Tak, angielski Chińczyk. Duży jest Chińczyk. Bo robiony przez Hindusów. Może dlatego. Może to o zabarwieniu z angielskiego mięsa. O Karolina. Kolejne z bardzo poważnych pytań. Czy podczas wyjazdów śpicie w tym samym pokoju? Kiedyś. Od ilu lat? Nie będę się pytał, czy śpicie w tym samym łóżku. Nie, w naszym kabarecie od... Chyba 4 lat. Co 4 lat? Od 4 lat śpimy w jednym łóżku. I jeszcze dodatkowe pytanie z tej serii. Jeszcze dodatkowe pytanie z tej serii jednego z internautów. Czy podczas wyjazdów w czasie kąpieli myjecie sobie plecy nawzajem? Tak.
No, jasne, no, jak śpimy razem w jednym łóżku, to dlaczego mamy sobie. Ja nie jestem w stanie dokładnie sobie nawzajem umyć. Tak, żeby... Nawzajem to możesz umyć Waldkowi najwyżej. Sobie... Natomiast oczywiście, że myjemy plecy, no skoro śpimy w jednym łóżku, no ja muszę zadbać o to, żeby przewracając się z boku na bok, nie natrafić na brudne plecy po prostu. To jest w naszym interesie. To jest na dobra. To trzeba. Do własnego dobra dbam o jego higienę. Chociaż akurat powiem szczerze, że przekręcając się z boku na bok, plecy są pierwszą rzeczą, którą chcę zobaczyć, naprawdę. No. To są różne wysokości. Tak. I ostatnie pytanie. Ostatnio myślałem, że się Michał za rekina. Ktoś... Zobaczyłeś jedno skrzano. Płetwo. Ktoś was widział w second handzie tutaj. No. I pytanie jest, czego tam szukaliście? Czy to były prezenty dla rodziny? W second handzie? Tak. Nie wiem, na ile to jest prawdziwe pytanie, bo ja dzisiaj byłem w second handzie, więc nie wiem, chyba to dzisiaj nie przyszło to pytanie. I ja dzisiaj byłem w second handzie, bo zobaczyliśmy z Emilem naszym, który przyjmuje zawaliste buty, takie śmieszne, straszne buty, które stały. I chcieliśmy kupić sobie te buty, ale nie, niestety numer nas nie było. I czego szukaliśmy w second handzie? Oczywiście szukaliśmy po prostu drugiej ręki, gdyż pierwszą mamy już zmęczoną. Poza tym szukali lak. Tak. Nie, no jakby chodząc po sklepach, nie znając języka, no trafiamy czasem po prostu kulą w płot i wchodzimy do jakiegoś. A poza tym... Pamiętasz, jak ty przypadkowo wszedłeś do tego lokalu GoGo? Bo myślałem, że to jest Go Sport. No. No. No bo go! 3 dni tam siedziałem. No i człowiek po prostu nie znając języka, po prostu tak... Czekał na dostawę, a tam nie... Go, zapędzili mnie na tą scenę, na tą rurę, nie wiedziałem, o co chodzi zupełnie. No, jakoś, ale jakoś dobrze płacili. Dobrze płacili. Było więcej rur niż w Kastoramie. W prawne oko, jak... naszego widza prawdopodobnie zauważyło, że nasze rekwizyty, głównie stroje marynarki, tak. To nie są te kupowane w markowych sklepach, tylko właśnie w second handach. Kabarety ubierają się w second handach, więc jakby nie jest to dziwne jakieś. Bardzo chcieliśmy serdecznie pozdrowić widzów portalu bratford24.pl. Zepsuli mnie, bo miałem rymowane, ale pozdrawiam. To jeszcze raz. To proszę bardzo. Bardzo serdecznie chcieliśmy pozdrowić. Ale to on chce rymować. Ale to ja już przygotowałem mu grunt. No. To się nie dzieje. Dobrze, to jeszcze raz. I tak tego nie puszczę. No. Co? No zacznijcie, no ja dokończę. A, dobra. Tylko nie używajcie nazwy portalu. Dobrze. Bardzo serdecznie chcieliśmy pozdrowić widzów. A w zasadzie nie widzów, tylko internautów. W internecie nie gołe baby, szybkie samochody. W internecie mi tylko jeden cel. www.bratford24.pl. Oh yeah. Ale aż mam dreszcze. No dobra. Dobra, dzięki serdeczne. Słuchajcie, możemy sobie z wami tylko jedno? Nie. 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 Ileż można?